Cześć kochani, witajcie w kolejnym odcinku ze Stardust Valley. Nasza Lily wstała którego 6 dnia w sobotę, 6 dnia wiosny. I dzisiaj mieliśmy się wybrać do Kowala. Zobaczymy, co on nam zaoferuje. O, Kowal przyszedł do nas. Witaj, dzień dobry. On się usłyszał, że znaleźliśmy jakieś takie, wiecie, minerały, jakieś złoża. Ogólnie Kowal informuje nas tutaj, że powinniśmy używać pieca, takiego, wiecie, do przepalania tych minerałów. A tak się składa, że akurat on ma właśnie blueprint, przepis na taki piec. No i nam go podarował. Pozwala on nam właśnie ten piec wytwarzać sztabki, o. Sztabki, które są potrzebne w sumie do tworzenia jakichś konstrukcji, narzędzi, ulepszeń i tak dalej. Także Kowalu, bardzo fajnie. Tak, jeżeli wytworzymy parę sztabek miedzi, no to on będzie w stanie ulepszyć nasze narzędzia. Co sprawi, że nasza praca będzie o wiele łatwiejsza. No i wracam do domu. Trzymaj się. No to trzymamy się. Więc mamy nowy quest. Wykrawcić piec, który potrzebuje 20 sztuk miedzi i 25 kamienia. My chyba tych 25 sztuk miedzi nie mamy. Nie, mamy tylko 16. No to na razie zostawimy to w spokoju. Zobaczmy, co nam tutaj przyszło. No, czytaj. Aha, czyli to jest list od tego czarodzieja tam, który żyje w tej wieży i on słyszał, że byliśmy w tym ratuszu i mówi, że ma informacje, które mogłyby mnie zainteresować na temat tego problemu ze szczurami w cudzysłowie, czyli po prostu tych zwierzątek, które tam widzieliśmy, żebyśmy go odwiedzili. Kolejny list mówi, że... Aha, to jest ten facet z tej gildii Poszukiwacz Przygód. Spotkaliśmy go, ten co miał opaskę na głowie. Mówi, że słyszał, że tam eksplorowałam troszeczkę tą kopalnię. No i że jeżeli zabiję 10 slajmów, to będę mogła do nich dołączyć. Do tej gildii Poszukiwaczy Przygód. Wow. Kurczę, interesujący dzień. Na razie zbierzmy sobie te nasze parsnipki. Ej, nie! Zepsułam jednego. Przez przypadek, za daleko. No widzicie? Trzeba uważać, jak się jednak zbiera. Czyli konewki nie mamy. No ale i tak musimy iść jeszcze do Kowala z tymi, żeby nam rozłupał to. Parsnipki my sobie sprzedamy. To sobie podlejemy. Kurczę, ta gra normalnie... Wiecie, za dawno nie czułam takiego... Nie wiem, jak to nazwać w ogóle. Takiego uczucia. Nie czułam takiego uczucia. Włączając grę i grając taka... No po prostu... Większość gier, które włączam tak po godzinie dwóch, to tak... No takie są mało interesujące jakieś, no nie wiem, jakoś tak... A ta jest taka... Czekajcie, bo nam coś tutaj się świeci jeszcze. Przestań podlewać tam. No właśnie. Mamy iść do czarodzieja, a tutaj zabić 10 slajmów. Ale my mieliśmy już plany na tą sobotę, więc mimo tego, że dostaliśmy sobie listy, to kontynuujemy plany na naszą sobotę. I jeszcze nie wiem, czy pamiętacie, ale jutro Louis ma urodziny. No jest problem, ponieważ nie wiem, co mogę mu dać w prezencie. Tak, Louis ma jutro urodziny właśnie. Kto tam sobie działa? A my jeszcze nie poznaliśmy w dalszym ciągu tej dziewczynki. Shane. O, dlaczego zawracasz mi głowę? Chciałbym być sam. Spadaj. To, spadaj. Cisne... Zamknięte od 9 do 8? A kto... Myślałam, że to czyjś dom jest. To jest jakiś sklep? Czekajcie, poczekamy tą chwilkę. Puk, puk. Już jest za 10.
O. W sumie to tu nikogo nie ma. Tam jest chyba ta dziewczynka. Nie, tam jest Hayley. Czyli ta strojnisia. O. Cześć, Sam. Pamiętasz, że coś miał zrobić, ale zapomniał co. Okej. Okay. Nam też się to często zdarza. Że myślimy, żeby... Wiecie co, ja mu dam tego kamyka. Zobaczymy, czy ten kamyk mu się spodoba. Sam, masz prezent. Dziękuję, bardzo mi się to podoba. O! Będziemy ci dawać te kamyki teraz w prezencie. Czekaj. I tu mamy już zaznaczone właśnie takie dwa krzyżyki. Nie wiem, że daliśmy mu dwa prezenty. I już chyba mu więcej prezentów dać nie możemy. Jeszcze z nim teraz porozmawiamy. Jeszcze raz. Podobał ci się prezent? To mi się zdarza cały czas. Nie mogę ci już dać prezentu. No cóż, ale jeden prezent, który mu daliśmy, mu się podobał. Poprzedni i nie za bardzo. Cześć, Luis. No cóż, straciliśmy dosyć drogi przedmiot. Ale myślę, że się opłacało, bo musimy nawiązywać kontakty. Wiecie, ulepszyć sobie i tak dalej. O, co ja tu widzę? Co ja tu widzę? I to jeszcze srebrne. Już nie wiem, jeżeli tworzymy nasionka, to chyba nie ma znaczenia. Dzień dobry, kowalu. Chcielibyśmy rozłupać. 25 golda, kurczę, za jedno rozłupanie. 3... No dobra, nie będzie, że było warto. O, co to? Hełm! Ha, ha! Artefakt. No, że pobliskie muzeum chciałoby o tym wiedzieć. Ja nie... Na pewno tego... Aha, tego się nie da założyć. Dobra, to jest jakiś taki, wiecie, dwarfowy. Ej, ja pierwsza. Luis, musisz poczekać. Ale nie mamy miejsca już, w razie jak on nam rozłupie. To wiecie co, wyjdziemy. Pójdziemy do tego muzeum, no bo... Kurczę, a jestem ciekawa, ile ten artefakt byłby wart. A ciekawe, czy ten... Chciałby go kupić. Jeszcze raz pójdziemy. Luis sobie tu plotkuje, ale my w sprawie. Nie chcę go. To 150, 25, 80. A, no trochę kasy byśmy mogli w sumie zarobić sprzedając, ale nie aż tak dużo. Ja myślę, że pójdziemy do tego muzeum. Będziemy taką dobrą dziewczynką. O. Właśnie. On śmiesznie wygląda. Gunter. Ani jednej, kurczę, wiecie, patrzcie, jakie puste półki w ogóle. Muzeum archeologiczne bez żadnego przedmiotu. Co to? Znalazłaś coś? Pokaż. Ciekawe, który pokazujemy, ten artefakt pewnie. Niewiarygodne, jest bardzo stare. Trzeba przestudiować szczegóły. No ale to jest twoje. Czy mogłabyś zrobić dla mnie przysługę? Czy mogłabyś właśnie dawać dotacje tych artefaktów i minerałów, które znajdę? Moglibyśmy odkrywać razem. I wiesz, jeżeli będziesz kontynuowała i cały czas dawała dotacje, o tak może to odmienię w ten sposób? Czasami wyślę ci jakiś interesujący przedmiot. Czy w sensie, że da nam coś w zamian za tę dotację. Przemyśl to, dobrze? Jeśli zdecydujesz się dać tą dotację, po prostu przynieś ten przedmiot tam na deskę. Do biurka, o tak, na deskę. Połóż na biurko. I teraz wchodzimy tutaj, mamy bibliotekę. No i możemy tutaj właśnie dać te dotacje. No i tutaj mamy te półeczki, możemy sobie tak przesuwać, tak. Artefakty. Może artefakty położymy tutaj. Spójrzmy, co nam tutaj się... Czekajcie, najpierw sobie poupgrade'ujemy tutaj... O. Aha. Mieliśmy questa właśnie, żeby dać mu coś. I on automatycznie się już zaliczył i... 250 złota. No dobrze, teraz kontynuujemy. Myślę, że tutaj położymy... minerały.
Aha, dostaliśmy właśnie nagrodę. Czyli za 4, za 5 dotacji w sumie. I teraz tutaj u niego odbieramy 9 nasion kalafioru. Kalafiora. Kalafior jest drogi, nie wiem czy pamiętacie, on kosztuje 80 za 1. Czyli prawie dostaliśmy, kurczę, 800 golda. Czyli muszę przyznać, że opłacało się to bardziej niż jakbyśmy mieli te minerały sprzedać. Ciekawe. Na to nie zwróciłam uwagi. W sumie dostaliśmy 720, ale to i tak więcej. Czemu taki znak zapytania był? Ja bym chciała kliknąć. No dobra, nieważne. Łupujemy dalej. A, to się przyda. Tylko szkoda, że jeden, ale raczej nie było to warte. O, mamy znowu coś. Thunder Egg. No to dla mnie wygląda bardziej jak jakiś, nie wiem, barwnik. No to już w ogóle było zdzierstwo. Ale mamy kolejny minerał, który myślę, że pójdziemy jeszcze podarować. Kurczę, cała sobota spędzona w muzeum i u kowala. Nie no, dopiero południe. Cześć archeologu, czy tam kimkolwiek jesteś. Damy ci tutaj. Powoli nasza kolekcja zaczyna się uzupełniać. Tutaj w ogóle brakuje jakiejś książki. Nie wiem, o co chodzi. Może w przyszłości znajdziemy. Dobra, więc co my tu mamy? Mamy kalafior, który musimy w sumie zasiać, ale mamy też pieniążki. Oj nie, może nie tutaj. Które myślę, że moglibyśmy na trochę więcej nasionek. Alex. Cześć, Alex. Tak, tak, to jest taki, nie wiem, moim zdaniem taki trochę... Co to nie on? Sportowiec. Kurczę, w dalszym ciągu szukam tej... bo my nie mamy chyba... A nie, zaliczyło nam, że poznaliśmy wszystkich. A nie, tu jest, dobra. Jednej osoby nam brakuje, którą jest... W sumie ta dziewczynka albo... Aha, dobra, czarodziej, czyli... W sumie to idziemy do czarodzieja teraz. Mamy Tessicy. Może dokupimy 10. One, 10 z niej rosną. Jeszcze po tym jak urosną i je zbierzemy, to one dalej kontynuują jakby, że rosną dalej. Ale one rosną na takich, wiecie, patyczkach, bo one się pną po tych patyczkach, bo to są to te fasolki. Więc trzeba troszeczkę inaczej zaplanować pole do nich. Ja myślę, że weźmiemy ziemniaki, bo na 6 dni rosną i jest szansa, że z jednego ziemniaka zbierzemy jakby więcej ziemniaków. Czyli ja myślę, że zróbmy w ten sposób. Ile one dziś, ile one dni? 6. Musimy jakoś tak, wiecie, jeszcze obliczyć to, żeby nie przekroczyć tej pory wiosennej, ponieważ wszystkie roślinki, czy tam warzywa, owoce, które zasadzimy wiosną, one są wiosenne, a ta wiosna minie, one jeszcze nie zdążą urosnąć, to po prostu uschną, więc to będzie strata pieniędzy. Że musimy uważać. Nie ma nic, nie ma. To wracamy na pole. Aha, i czy my właśnie crafting? My możemy robić ten. Nawóz, o! O, właśnie, szukałam tego słowa. Nawóz. I ten nawóz robi się z tego, a tego mamy dużo. Raz, dwa, trzy. Nie, znowu nam brakuje czegoś. Dobra, to na razie odłożę i to odłożę i to. Więc zróbmy sobie tego nawozu. Czekać. Z shiftem. Z shiftem? Tak, z shiftem się robi po 5. Więc naprawdę jest to oszczędność czasu, bo tak klikanie pojedynczo to trochę zajmuje. Dobra, mamy nawóz, mamy nasiona, mamy konewkę. Więc sobie teraz nawiezimy. Musimy nawieźć ziemię zanim zasadzimy nasionka. Fajnie, że jest tak zrobione, że nie można, wiecie, obojętnie w jakiej kolejności. Więc dobra, ziemniole. I kalafiory. To jest na razie wszystko takie, wiecie, chaotyczne, ale... No, na razie trzeba... Chodzi tutaj o to, żeby zarobić pieniądze, jakoś tutaj... przetrwać. A później będziemy myśleć nad organizacją, żeby to jakoś ładnie wyglądało. I tak dalej.
Bardzo fajne dźwięki w tej grze są, no po prostu super. No i jeszcze dopiero która jest w sumie? Za 10 trzecia. To myślę, że skoczymy do czarownika. Cioch. A tak sobie, o. Żeby energia się nie marnowała. Dobra. Właśnie ścinając na przykład drzewo obok jakiegoś zbiornika z wodą, te kłody nam mogą wpaść do tej wody, więc trzeba uważać. O, nie obejrzeliśmy telewizji dzisiaj rano, kurczę. Zapomniałam. Tu mamy taki fajny zbiorniczek w sumie z wodą. Taki stawik do łowienia ryb. O, znajdźka. Proszę bardzo. Więc nic nie widzę. No to idziemy do tej wieży. Wejdź, wejdź. Fajnie wygląda ten czarodziej. Jak on ma na imię? Rosmadius. Szkoda, czemu nie ma jego imienia tutaj. Tak, on tu nam się przedstawia, że on jest tym i tamtym, siamtym i sramtym. Ale ogólnie wiemy, o co chodzi. I ty, Lili. Tak, on by chciał nam coś pokazać. No to pokaż. Behold! Zobaczcie. Jak on piszczy. Ma uwięzionego żelka. Widziałeś jednego wcześniej, prawda? Widziałaś. One nazywają się same, tak jakby samozwańcze. Chilimos. Więc my je nazwiemy żelki. Także nazywają się żelki. Jakieś magiczne duszyczki. Z jakiegoś powodu odmawiają rozmowy ze mną. No ciekawe z jakiego, jak uwięziłeś jednego i kurczę, zobacz jak on skrzeczy biedny. Z jakiegoś powodu odmawiają rozmowy ze mną. No mieszkają one właśnie w tym ratuszu, ale nie mamy powodu się ich bać. Teraz mówimy mu o tym, co znaleźliśmy w tym ratuszu. Że znaleźliśmy złoty scroll, złoty, wiecie, zwitek. W jakimś nieznanym języku. Interesujące. Zostań tu, pójdę zobaczyć, zaraz wrócę. Gdzie on się podział? Nie, fajne są te animacje w tej grze. Takie proste, ale tak wyrażają wszystko tak, jak powinny. Znalazł tą notkę. No, ale udało mu się na szczęście tutaj odczytać. My, żelki, cieszymy się z poznania ciebie. Także tak, one jakby w zamian oferują jakiś prezent dla wioski. Jeżeli jesteśmy tym jednym jakby z lasu, nie wiem jak to dokładnie powiedzieć, to wtedy zobaczysz prawdziwą naturę tego zwitka. Jedyna wybrana, a może tak, wybrana przez las, może tak to nazwijmy, one with the forest. Co oni mają na myśli? To coś na tej zasadzie. Aha! Aha! Chodź tu! Jakiś proszę? Jego kocioł bąbelkuje ze składnikami z lasu. No to nie wiem, co to są za nazwy. Jakieś pewnie, wiecie, język żaby i tak dalej. Możesz, czujesz ten zapach? Możesz to powąchać? W tej zasadzie. Proszę, wypij to! Niech ta esencja lasu
wpłynie do swojego ciała, w twojego, w twoje, no wiecie. Po prostu to wypij. Aż nam się zrobiło zielono. To musiało być obrzydliwe. Zaczynamy widzieć liście? Chyba mamy trochę halunki. Wczujcie się. Latające drzewa, liście i w ogóle. Ale fajnie, dużo zielonego. Dobrze, a więc zyskaliśmy moc lasu, może tak to nazwijmy. Teraz możemy odczytywać prawdziwe znaczenie tych skroli, żelkowych skroli, o. Dobra. Więc, jeżeli możemy odczytywać prawdziwe znaczenie żelkowych skroli, to chodźmy zobaczyć, co ten żelkowy skrol tak naprawdę znaczy. Chyba zostaliśmy jednak tym jedynym z lasu, jedyną. No wiecie, nasz kolor włosów mówi sam za siebie. My jesteśmy wybranką lasu i w ogóle jesteśmy drugą połową natury, czy zżyci z naturą, taki, wiecie, złączeni, no. Starczy tego. Po prostu, wiecie, lubimy naturę. Aż piękna farma, kurczę. Uboga jak hu-hu, ale nie szkodzi. 6 po południu. A, czy my przypadkiem... No czemu 27 jak za... Nie porozmawialiśmy z Wizardem i nam nie zaliczyło. Ale bez sens. Dobra. Wiem, że to jest do góry, ale jeszcze chciałabym przejść tędy, bo ja nie wiem, gdzie ta dziewczynka mieszka mała. Przydałoby się ją poznać. Jest. Jazz. Hej. Tylko wiecie, mała dziewczynka. Tu mamy Vincenta. Tata niedługo wraca. Mam nadzieję, że przyniesie mi jakąś zabawkę. A to jest Penny. Ta bibliotekarka, ale ona jest chyba jakąś taką nauczycielką. Ona często jest właśnie z tymi dziećmi i je uczy tam różnych rzeczy. Ale dobra, w końcu zaliczyliśmy questa właśnie, żeby zapoznać 28 osób w miasteczku. Teraz mamy kolejnego, żeby dać komuś prezent. Czy możemy dać komuś kłodę? Penny chyba się nie pogniewa, jak dostanie kłodę. To dla mnie. Dziękuję. No, dostała trochę drewna. Mam nadzieję, że jej się przyda. A my dostaliśmy 100 za tego questa. No co, Penny, przydaje się drewno. Drewno to jest bardzo przydatna rzecz. Nie wiem, czy wiecie. Chodźmy tędy. O, kolejna znajdźka. Widzisz? No przestań to niszczyć. O, tu. No i jesteśmy w ratuszu. Kurczę, ale fajnie by było. No na pewno będzie można odbudować, tak mi się wydaje. Ja sama do tego nie doszłam. Wiem tyle, co zaraz wy się dowiecie. Także teraz ten zwitek wygląda na tej zasadzie. Crafts Room się nazywa, na przykład ten pokój, tak może to... To, co oni od nas pragną. I no i tu mamy tak. Wiosenne jakieś tam, wiecie, te znajdźki. Na to naciśniemy. Oni tutaj od nas chcą właśnie wiosenne znajdźki. Oj, myszka, przestań świrować, dobra. Tutaj jakieś takie bardzo nietypowe, ale wiemy, że karotkę możemy sobie znaleźć akurat w jaskini. No, ta reszta to... Nie wiem, skąd jeszcze nigdy tego nie znalazłam. Tu mamy na przykład construction, czyli tutaj by chcieli drewno, kamień, to nie problem. Ale już z hardwood jest problem, ponieważ też na razie nie możemy go zdobyć, nawet nie wiem, skąd go zdobyć. Tutaj mamy takie fal, czyli jakby opadające, spadające, nie wiem, wiosenne, czy jesienne bardziej może tu chodzi o to. Jakiś też właśnie, wiecie, orzech, jakieś blackberry i tak dalej, jakaś śliwka, jakiś ten. Ja się nie spotkałam jeszcze z tymi rzeczami. Tu mamy letnie. To musimy poczekać do lata w ogóle, żeby, wiecie, to znaleźć. No a tu mamy zimowe, też znajdźki, oczywiście. Tak, zimowe, letnie,
wiosenne, bodajże to są właśnie jesienne, to są takie jakieś egzotyczne, exotic, czyli może jakieś takie nietypowe, wiecie. Aha, no i oczywiście w zamian, jeżeli chyba uzbieramy to wszystko, nagroda to jest naprawiony most. Wydaje mi się, że może to być ten. Ponieważ ten most jest zepsuty i tam nie możemy dojść. Ten most gdzieś tutaj? Czy tu, a może ten? Tutaj gdzieś jest, nie, tutaj chyba ten mostek możemy naprawić za 300 drewna. Więc wydaje mi się, że to jest ten most u góry. No i tyle. Potrzebujemy jeszcze, aha, i teraz pod escape'em możemy sobie tutaj to community center podejrzeć, żebyśmy nie musieli tutaj wracać. Tylko możemy sobie podejrzeć i zobaczyć, co potrzebujemy, żeby to uzupełnić. No i co? Mamy 8:10. Jeszcze może zajdźmy sobie tutaj naokoło, może znajdziemy coś ciekawego. Może zdążymy jeszcze, o, zobaczyć, obejrzeć telewizor. Zobaczymy, co ciekawego jeszcze w telewizji. No i niedziela się szykuje. W niedzielę Louis ma urodziny. No i mamy problem, bo chyba na urodziny nie damy mu drewna. Oczywiście prosiłabym was o żadne niespoilowanie mi, broń Boże, w komentarzach, jaka postać co lubi. Bo domyślam się, że część z was może wie z doświadczenia, część z was może to wiedzieć po prostu z Google. Czy jakiś innych stron, jaka postać co pewnie lubi i co powinno się im dawać w prezentach. Ja nie chcę tego wiedzieć, ja wolę to sama rozpracować, tak jak już widzieliśmy. Dzisiaj Sam na przykład dostał od nas minerał. To był ten minerał ziemi, tak? Kryształ ziemi. Mieliśmy dwa, więc jeden dostał w prezencie, no i się jeszcze okazało do tego, że podobało mu się to. Jeszcze lepiej. Tutaj jeszcze chciałabym pomarnować troszeczkę energii. Motylki jak odleciały. Także będziemy się dowiadywać, co można im dawać w prezentach sami. Myślę, że z czasem może będziemy mogli coś wykraftić fajnego. Dobra, tu mamy tego. Zostało tylko 16 nawozu. W sumie to aż i tylko. Czas użyć energii, nie ma co. To jest ważne, żeby zużywać energię zanim pójdziemy spać. Ona się przydaje. Znaczy, przydaje się to, żeby czyścić tę swoją farmę. No i drewno oczywiście też się przyda. Może nawet jak uzbieramy 300, to pójdziemy ten most naprawić? Sama jeszcze go nie naprawiłam, więc nie wiem. Znowu mamy kuleczkę do kowala. Ale myślę, że poczekamy, aż uzbieramy trochę więcej i dopiero pójdziemy. Nie ma sensu lecieć z jedną. Dobra, to chyba będzie ostatnie drzewo. Ja bym wolała jednak je w drugą stronę ściąć. No, dobra. 8 zostało, może być. Mamy coś na sprzedaż? Raczej nie. Teraz tak. Mamy questa, żeby zrobić ten piec, tylko że no nie mamy tych 20 kawałków, więc będziemy musieli się wybrać troszeczkę do... Chociaż mogliśmy kupić u kowala, ale... Teraz strata pieniędzy, skoro możemy sami to wykopać. Wolałabym nie marnować pieniędzy na coś, co możemy zdobyć. O, mamy 300 gold tego drewna. Super. Bardzo fajnie. Tu mamy znajdźkę. To tom jeszcze możemy oddać. No i jeszcze chyba mlecz, tak? Jeszcze mlecz będziemy musieli znaleźć. Dobra. No to co? Idziemy spać? Haha, mamy kolejny level tych znajdziek. O, możemy robić nowy przepis survival burger. Za nasze parsypki dostaliśmy 490 golda. Bardzo fajnie. Może powinniśmy zacząć też łowić trochę ryb. Bo to też jest nawet dobra kasa. Może nie jakaś super, ale nie jest taka zła. No. No to co, ja się z wami żegnam, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Widzimy się w następnym. Do następnego!